Cześć moje drogie, czy będą ulubieńcy? Ten makijaż zobaczycie w osobnym filmiku, ponieważ też go dzisiaj zrobiłam. Mam wolną chatę, więc rzadko się to zdarza. Ostatnio i sobie kręcę trochę więcej filmików. No, tak, będę się tłumaczyć na początku. Ale dobra, mniejsza z tym takie dygresje. Będzie podsumowanie kosmetyczne października. Jeszcze 2 miesiące będziemy podsumowywać rok, także super. Zacznę może od tej palety, którą wykonałam ten makijaż, bo muszę przyznać, że naprawdę jest to świetna paleta. Marka Juvia's i oni mają całkiem fajne cienie i muszę przyznać, że całkiem dobrą opinię też zbierają, chociaż to są, wiecie, stare palety, bo to nic z tego roku. Tak wygląda paleta w środku. Mamy tutaj 5 matów plus 4 połyskujące cienie. Przepiękna kolorystyka, naprawdę. Ja jako osoba niezbyt odważna na takie kolory, no to na przykład ten mnie kusi, ta zieleń mnie też dzisiaj skusiła i też się nią pobawiłam i pokonałam swoją fobię właśnie, bo ja bałam się bardzo zielonego. Jeszcze mi niebieski został, także może kiedyś. Te cienie są naprawdę rewelacyjne do budowania koloru, mają świetną pigmentację, utrzymują się idealnie, no chociaż teraz mamy, wiecie, porę taką jesienną, jest chłodniej, więc cienie powinny się lepiej ogólnie utrzymywać na powiekach, no ale ostatnio 11 godzin nosiłam makijaż i wyglądał, jakby był świeżo zrobiony, więc naprawdę tutaj super. Nie kosztowała mnie dużo, bo kupiłam ją na internecie za 80 kilka złotych, także okej. Drugi kosmetyk, który Wam pokażę, to będzie coś do pielęgnacji i to będzie krem do rąk. Może tak go pokażę, żeby nie do góry nogami. To jest ta seria herbata mięta, ma nawilżać i łagodzić podrażnienia. U mnie akurat podrażnień nie ma na skórze, więc pod tym względem się nie wypowiem, ale nawilżenie jest u mnie teraz bardzo wymagane, jak nigdy. Nawet na stopy go stosuję, bo ja nigdy nie miałam problemu z tym, że miałam suche stopy. Na przykład tam niektórzy że mają, że jak się pora roku zmienia, no to gdzieś ta suchość tam u niej wychodzi, muszą się ratować maskami czy jakimiś kremami i tak dalej, i tak dalej. Ja nie miałam nigdy z tym problemu. No ale teraz mam oczywiście taki hormonalny roller coaster, że skóra się naprawdę zmieniła i poszła właśnie w tą suchą stronę, więc na stopach się ratuje tym kremem, działa idealnie. Po 2 razach naprawdę stopy już były takie super jedwabiste, takie gładziutkie. No i oczywiście też stosuję tarkę częściej, żeby ten martwy naskórek zetrzeć i potem wieczorem stosuję to bez skarpetek, bez folii, bez niczego, tylko po prostu trochę smaruję napięty na dużego palca, tam gdzie ta suchość występuje i jest git. Jest to krem, który naprawdę świetnie nawilża, on sobie tak nie leżakuje sztucznie na skórze, tylko daje takie nawilżenie, takie mokre nawilżenie i fajnie się wchłaniać, nie damy zbyt dużo tego kremu, no to jest po prostu idealnie, no super, jestem bardzo z niego zadowolona, mimo iż ten krem nie kosztował fortunę. Kolejny kosmetyk, może kolorowy, będziemy robić tak na zmianę, mam tutaj 2 paint poty z MAKA, to jest bardzo stary hicior i wiem, że wiele osób go kiedyś kupowało i namiętnie używało, teraz o nim zrobiło się cicho, ogólnie o MAKU jest bardzo cicho w Polsce, na YouTubie teraz i mam tutaj 2 kolory, które wygrzebałam sobie ze swojej kolekcji, bo mam takie pudełko, w którym są wszystkie pojedyncze cienie, sypkie, prasowane, czy właśnie takie kremowe, no i zapomniałam o tych paint potach i tutaj mam 2 kolory z 3, które uwielbiam. Pierwszy to jest taki szampański, nudowy kolor, który uwielbiam na co dzień i to jest kosmetyk z projektu Zero, bo chcę się ich już pozbyć powoli, tych paint potów, ponieważ one są kremowe i powoli zaczynają wysychać, to jest zupełnie normalne, ale trzymam je w takiej pozycji, dlatego może one są jeszcze dobre. Drugi kolor, który też na zmianę z tym używam, też na całą powiekę, to jest taki brzoskwiniowo-różowy, też jak widzicie troszeczkę wgłębienia już ma, też go bardzo chętnie stosuję i obydwa te cienie utrzymują się rewelacyjnie i tworzą też świetną bazę pod inne cienie, które nakładam na przykład palcem, sypkie czy jakieś takie lekko błyszczące, prasowane cienie, no po prostu rewelacyjne i do nałożenia tych kosmetyków stosuję zazwyczaj te 2 pędzelki, ten na całą powiekę, a ten jak muszę gdzieś tam dopakować go powiedzmy w wewnętrznym kąciku, bo ten pędzel jest za duży, albo przy rzęsach, no to sprawdzają się rewelacyjnie. Teraz z pielęgnacji dam cholernie drogi kosmetyk, bardzo, bardzo drogi, bo to jest kosmetyk do demakijażu. Ja go użyłam jako krok drugi, czyli najpierw płyn micelarny zbieram większość makijażu, potem domywam tym i na koniec myję buźkę. To ma akurat miejsce rzadko w ciągu tygodnia, ponieważ ten kosmetyk jest cholernie drogi i
Nie chce mi się też tak po prostu robić 20 kroków do czystej skóry codziennie, bo mi się nie chce po prostu. To stosuję tak 2-3 razy w tygodniu. To jest balsam z Estée Lauder, cholernie drogi, ale naprawdę robiący świetną robotę i zostawiający skórę bardzo miękką, czystą, ujędrnioną i po prostu ma działanie przeciwzmarszczkowe ten kosmetyk jak jakiś super wypasiony krem za grubą kasę. Taka jest jego konsystencja, jak wygląda jak smalec, a potem robi się olej i nadaje się świetnie do masażu. A wiecie, że masaż też jest rewelacyjny dla naszej skóry, bo pobudza krążenie i odmładza oczywiście, także same plusy. Uwielbiam ten kosmetyk, kupiłam go na lotnisku Stansted, jak ostatni raz wracałam z Anglii i jestem z niego ogromnie zadowolona. Testowałam wcześniej i potem tak się napaliłam, że musiałam go mieć. Podobno Clinique ma też fajny taki balsam, ale nie próbowałam, więc się nie wypowiem. Nawet nie wiem, czy jeszcze jest dostępny. Dobrze, lecimy dalej z kosmetykiem kolorowym. Mam tutaj brow liner z Vibo przy współpracy z Katosu. Jest to kosmetyk jeden z trzech, które kupiłam właśnie z tej serii. Dwa mi się nie podobają, nie będę Was oszukiwać. Robiłam filmik też z ich pierwszym wrażeniem i potem jeszcze próbowałam ich używać i frustruje mnie po prostu używanie tamtych kosmetyków, bo mi to nie wychodzi tak jak innym na filmikach, osoby, które chwalą, które potrafią się w jakiś sposób z tym obejść, mi to nie wychodzi i po prostu rzadko to używam i nie będę Wam tutaj naciągać recenzję tylko dlatego, że Katosu lubię. Natomiast ten produkt jest naprawdę rewelacyjny, tylko trzeba nauczyć się go używać, bo pierwsze podejścia to naprawdę u mnie była klapa. Te włoski zamiast być cieniutkie, to były takie grube, niechlujne i ogólnie paskudnie to wyglądało, takie kleksy, ale da się to ogarnąć. Tylko trzeba po prostu, wiecie, siąść i pobawić się, dobrać odpowiednią ilość na pędzelek, no i te ruchy sobie po prostu wyrobić. Świetny kolor, bo taki dość chłodny, ciemny brąz, także dla mojej brwi jest on idealny i do uzupełnienia takich drobnych miejsc na szybko to też jest fajny kosmetyk, ale jak sobie wyrysowujesz całe brwi, nadajesz im konkretny kształt, zajmie Ci to wieki, więc jak już jesteś przy pomadzie, no to lepiej może zostać tą pomadą albo z kredką. Ale jak szukasz coś nowego, coś zupełnie innego, no to super. Tylko szkoda, że w Rossmanie nie ma żadnych testerów. Ludzie przychodzą, otwierają i zostawiają to wszystko. Szkoda, ale że o to powinni zadbać tam w sklepie. Dobrze, lecimy dalej z pielęgnacją. Mam tutaj maskę z Douglas. Jest to jedna z dwóch, które mam, bo drugą dostałam za grosz. I tamta się mi akurat nie bardzo sprawdza. To jest seria Naturals. Mamy tutaj dużo olejów, dużo ekstraktów, dużo takich składników, z których nasza skóra powinna wyciągnąć jak najwięcej. I to jest maska regenerująca z organicznym olejem arganowym. Stosujemy ją klasycznie na odstonizowaną skórę, na 5-10 minut nakładamy niewielką ilość, bo to nie działa tak, że im więcej napakujemy, tym więcej nawilżenie nasza skóra sobie z tego weźmie. Tylko odpowiednią ilość, oczywiście zostawiam na 5-10 minut, tak jak powiedziałam, i potem ja zmywam to na sucho. Za pomocą chusteczki bawełnianej, bacików i czasem przyjeżdżam jeszcze tonikiem, żeby tam zebrać to, co tam się jeszcze mi nagromadziło i wydaje mi się, że jeszcze zbyt lepkie jest takie uczucie na skórze. Raz zmyłam wodą, ale wydaje mi się, że to nie dawało praktycznie żadnego nawilżenia i stwierdziłam, że to nie ma sensu, a jak się to zostawi tak bez zmywania, to naprawdę skóra jest super nawilżona na drugi dzień, na trzeci dzień jeszcze widać, że nawilżenie zostaje w skórze i nie było żadnych problemów na przykład ze skórnikami, czyli nie zapchało mnie, nie podrażniło, nic tam się nie działo takiego nieodpowiedniego, także ta maska super, ta druga tak powiedzmy, no, dla mnie średnio działa, może u innych osób by się bardziej sprawdziła, tylko że ta maska na pewno się nie sprawdzi u osób, które mają bardzo duży problem z suchością od zawsze i wymagają konkretnego natłuszczenia, nie tylko nawilżenia, ale natłuszczenia, więc to byłoby zbyt mało, ale dla takich przeciętnych osób, które nie mają większego problemu, potrzebują jakiejś zwykłej maski, niedrogie, no to myślę, że ta może być całkiem fajna. No i ostatni kosmetyk kolorowy, który mam tutaj, bo jeszcze zostało mi dwa z pielęgnacji, to jest ten tusz z Eveline Cosmetics, kupiłam go na wyprzedaży, on nazywa się Volumix Fiberless i ma taką dziwną szczoteczkę, która też wymaga trochę takiego szkolenia, trochę umiejętności, ponieważ łatwo się nią uciapać na powiekach. Ja miałam z tym problem na początku, ale potem poćwiczyłam, daję radę teraz.
I to, co lubię w tym tuszu, to jest przede wszystkim to, że on się zbyt grubo nie układa na rzęsach, więc nie ma takiego problemu, że rzęsy się bardzo szybko skleją, że się porobią jakieś grudy, kleksy i tak dalej. Tylko całkiem ładnie to można rozłożyć na rzęsach, fajnie wydłuża włoski i całkiem fajnie się utrzymuje, nie odbija się przede wszystkim, także to już jest dużo u mnie, bo u mnie niestety jak patrzę na wprost albo gdzieś tam do góry, no to te rzęsy mi się odbijają w formie kodu kreskowego, zawsze latem ma to miejsce i nieważne, czy to jest bardzo drogi tusz, czy to jest bardzo tani tusz, przeważnie zawsze ma to miejsce, także póki co ten się nie odbija i jest super, jestem z niego bardzo zadowolona. Można też budować to pogrubienie, jeśli ktoś tam ma ochotę, próbowałam, daję radę, ale oczywiście tutaj trzeba uważać z tą ilością, bo możemy sobie zrobić takie zlepki z tych z rzęs i to tak niefajnie wygląda. I kolejny kosmetyk to będzie marka Kloshi. Mam tutaj krem nawilżający, ujędrniający. Jest to polska marka, nie ma tutaj silikonów, parabenów i olejów mineralnych. Jest to idealny krem dla mnie pod makijaż. Naprawdę świetnie się utrzymuje, ponieważ nie wybłyszcza makijażu na strefie T. Fajnie nawilża, nie leżakuje tak niepotrzebnie na skórze, tylko wchodzi w skórę i robi to, co ma robić. Nie podoba mi się tylko pompka. I to akurat nie jest jedyna, która z tej marki mi się zepsuła, ponieważ mam jeszcze dwa sera i też tak samo dziadowsko działają, bo one się zacinają i nie chcą iść ani w górę, ani w dół i często muszę po prostu ten słoiczek odkręcać i wydobywać w taki sposób ten krem. Jest on bardzo wydajny, niewiele go trzeba. Ja mam skórę mieszaną, ale teraz idzie właśnie w stronę suchą, więc taki lepszy nawilżacz się przydaje. I konsystencja tutaj nie jest natłuszczająca, nie jest bardzo ciężka, tylko właśnie taki typowy nawilżacz. Nie lubi się, ten krem jeszcze Wam pokażę, u mnie z tym kremem z Origins. Ten krem jest bardzo silikonowy. I te dwa kosmetyki po prostu, nieważne w jakiej kolejności są położone, co na czym leży i w jakim odstępie są nałożone, po prostu się nie lubią. Roluje się to okropnie na tym łączeniu i parę razy próbowałam to na różne sposoby nałożyć i niestety nie działa. Także z produktami bardzo silikonowymi może ten krem się nie lubić, ale to tylko u mnie oczywiście. Nie wiem, czy z innymi produktami też tak by było. No i ostatni kosmetyk z pielęgnacji to jest serum marki Ordinary. Dostaniecie go za jakieś tam 30 parę złotych chyba w Douglas i to jest serum z niacyną 10%, to jest bardzo dużo, bo normalnie w kosmetykach dostaniemy do 5% stężenie tego składnika. No i mamy tutaj cynk 1%. Jest to serum, które jest dedykowane dla osób z przebarwieniami, z niedoskonałościami. Jest to serum takie naprawcze dla skóry. I tutaj oczywiście trądzik, który jest bardzo mocno rozwinięty, gdzie już trzeba lekarza, no to wielkiej różnicy nie zrobi. Ale jeśli masz jakieś pojedyncze wypryski, coś powiedzmy, nie polubiło się, jakiś kosmetyk nie był polubiony przez Twoją skórę i Cię wysypało, no to myślę, że to może pomóc. Czy nastolatkom podczas tego trądziku młodzieńczego też coś takiego może się przydać, jeśli nie lubisz na przykład kwasów. No i oczywiście ja nie stosuję tego kosmetyku codziennie, więc tutaj się nie wypowiem tak w pełnej krasie, jak to działa na przebarwienia, ale ja stosuję go raz, dwa razy w tygodniu i muszę przyznać, że moje przebarwienia zaczęły blednąć powoli. Zwłaszcza te tutaj na policzku, które są nabytkiem tego roku. U mnie oczywiście te przebarwienia teraz wywaliło dość mocno przez hormony. No i powoli zaczyna to blednąć. Mamy jeszcze słońce, więc tutaj no nie poszłabym jeszcze w kwasy. No i zresztą ja też teraz sobie nie mogę na to pozwolić, więc takie serum, pytałam się, można stosować w ciąży, ale ja jakoś tak, wiecie, jakoś tak ostrożnie do tego podchodzę i tak raz, dwa razy w tygodniu użyję, ale nie więcej. I te efekty faktycznie widać. Nie jest to droga marka, ale ma naprawdę bardzo dobre opinie. Nie tylko na naszym YouTubie, ale też oglądałam na przykład w Stanach czy w Kanadzie też dziewczyny bardzo chwalą sobie tą markę, że mają naprawdę świetne efekty na skórze. Dobrze, to już jest wszystko. Pudełeczko puste, nie ma już tutaj nic. To używałam najczęściej w ostatnich miesiącach i dajcie znać, czy używałyście coś z tych marek, co tutaj Wam pokazałam. Dzisiaj to wszystko. Widzimy się w następnym filmiku. Oczywiście życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa!